Dysponujemy już narzędziami pozwalającymi nam rozkładać na czynniki wyrażenia typu np. x dodać 4x, odjąć 5. No w wielu poprzednich filmach już pokazywałem tę metodę rozkładania czynniki poprzez grupowanie, no więc tutaj tylko szybciutkie takie powtórzenie będzie. Szukamy parę liczb, które spełniają takie warunki, że ich iloczyn ma być równy minus 5, a ich suma ma być równa 4. To są te współczynniki wolny i ten współczynnik, przy x. No to możemy wziąć na przykład 1 i minus 5. Zobaczmy, czy to się zgadza. No, 1 razy minus 5 to jest minus 5, tak to dobrałem. A teraz ich suma, 1 odjąć 5 to jest minus 4. A tu mamy plus 4, czyli widać, że trzeba zmienić i wziąć na no odwrót. Trzeba wziąć minus 1 i 5. No i to będzie dobre rozwiązanie, dlatego, że minus 1 razy 5 to jest minus 5, a minus 1 Dodać 5 to jest 4. No i wtedy wiemy, że ten nasz rozkład na czynniki, przypominam to jest tylko takie powtórzenie, bardziej szczegółowo to w innych filmach wyjaśniam, dlaczego to tak działa, będzie wyglądał w ten sposób, że tutaj mamy x odjąć 1, bo to, był ten, to, to była ta jedna liczba z tej pary, a tutaj będziemy mieli x dodać 5, bo to jest ta druga liczba. No i zachęcam Cię do tego, żeby wymnożyć, ewentualnie i sprawdzić, że to się zgadza. No dobrze, to było powtórzenie, a teraz chciałbym coś nowego tutaj zrobić. No i teraz zastanówmy się nad takim przykładem. Chcemy rozłożyć na czynniki wyrażenie takie x kwadrat dodać 4xy odjąć 5y kwadrat. No i tutaj to może się wydawać z pozoru trudniejsze, dlatego że tutaj mamy wielomian od dwóch zmiennych. No ale ten przykład jest tak dobrany, że on jest bardzo podobny do tego poprzedniego, i dokładnie to samo rozumowanie przeprowadzone dla tego przykładu, no przy minimalnej modyfikacji, doprowadzi nas do rozkładu na czynniki. Zachęcam Cię do zatrzymania tworzenia filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania, rozłożenia na czynniki tego wyrażenia. No właśnie, jak to można zrobić? Może zanim ja to zrobię, to przepiszę to jeszcze trochę inaczej. Tutaj napisałem x razy y w kolejności alfabetycznej oczywiście mnożenie jest przemienne. I mogę napisać to w dowolnej kolejności napiszę to tak żeby lepiej było widać o co tutaj chodzi na co chcę zwrócić uwagę otóż jak to tak zapisałem to teraz możemy myśleć o tym wyrażeniu w ten sposób że mamy wielomian kwadratowy od x przy czym teraz współczynniki nie są liczbami na przykład współczynnik przy x to jest całe to wyrażenie tutaj to jest 4y to już nie jest liczba tylko to jest jakieś wyrażenie zależne od parametru y, na przykład. No i tutaj mamy ten współczynnik wolny z punktu widzenia x, który tym razem nie jest liczbą, tak jak tu było minus -5, tylko jest właśnie funkcją parametru y. No więc teraz możemy dokładnie to samo rozumowanie przeprowadzić. Tylko, że teraz szukamy nie liczb, a wyrażeń takich, których iloczyn będzie równy minus -5y kwadrat, a których suma będzie równa -4y. No to co tu można wziąć? No można wziąć na przykład y i minus 5y. Jak tak wezmę, no to y razy minus 5y to jest minus 5y kwadrat, to się zgadza, a suma jest równa minus 4y, a ma być plus 4y. Czyli trzeba wziąć tak jak poprzednio, na odwrót, trzeba wziąć minus y i 5y, no i to będzie dobre rozwiązanie. Czyli dokładnie tak samo jak poprzednio, napiszę, że postać iloczynowa tego wyrażenia będzie taka, że tutaj będę miał x. Tutaj napiszę sobie tak, żeby nie zmieniać koloru cały czas. Będę miał x odjąć y i x dodać 5y. Dokładnie tak samo jak poprzednio. Zadziałałem. No to sprawdźmy, że, że to się zgadza, że jak wymnożymy, to rzeczywiście dostaniemy ten wielomian, od którego zaczęliśmy. No to mnożę x razy x, tutaj pomnożę, będę miał x kwadrat. Potem pomnożę x razy 5y, to będę ją dodać 5xy. Teraz pomnożę tutaj na dole minus y razy x, to jest odjąć y razy x. No, i ten ostatni tutaj człon. Minus 5y kwadrat. No i teraz wystarczy zauważyć, że tutaj mam podobne wyrazy. No wszystko jedno, to czy znaczy mamy x razy y, czy y razy x. Mogę je do siebie dodać. No i dostanę takie wyrażenie. x kwadrat. Tutaj po dodaniu dostanę plus 4xy. Tak, no, bo 5 razy coś odjąć, 1 razy to samo coś, no to będzie 4 razy to coś. No i na końcu to, co było, minus 5y kwadrat. No i widać, że to rzeczywiście jest ten sam wielomian, od którego tutaj zaczęliśmy. Czyli widzimy, że ta metoda, którą wcześniej ćwiczyliśmy dla takich trójmianów, gdzie mieliśmy tylko współczynniki liczbowe, również działa dla takich. Wielomianów drugiego stopnia od dwóch zmiennych, jeżeli tylko te zmienne są tak dobrane, te współczynniki, że uda nam się znaleźć właśnie parę takich wyrażeń, których iloczyn będzie równy temu współczynnikowi, a których suma będzie równa temu współczynnikowi. Wtedy dokładnie ten sam trik przechodzi, który przechodził dla wielomianów po prostu w współczynnikach liczbowych Wielomianów kwadratowych od x w współczynnikach liczbowych.